Grupa Uczelni Wisula, Dni Otwarte, studio na naszych zielonych kanapach, Anatolij Bohoriew, akademickie inkubatory przedsiębiorczości działające przy Grupie Uczelni Wisula. Witam. Dzień dobry. Anatolij, porozmawiajmy tak dosłownie w dwóch, trzech zdaniach o pracy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Czym się zajmujecie? Akademickie inkubatory przedsiębiorczości wspomagają ludziom, nie tylko studentom, ale każdy, kto chce założyć własną firmę, pomagają ją założyć. Mamy specjalne warunki, ponieważ korzystamy z funduszy w Unii Europejskiej i też mamy różnego rodzaju projekty unijne, które po prostu pomagają w rozwoju tej firmy i ludzie muszą za to płacić tylko 250 zł miesięcznie, co jest bardzo mało. Dokładnie, czyli tak jak stwierdziłeś, przychodząc do AIP, taka osoba dostaje pewnego rodzaju zaplecze od was, które pozwala na stworzenie własnej działalności, tak, gospodarczej. Tak, mamy taki specjalny stworzony pakiet dla członków AIP, dla ludzi, którzy otworzyli firmę w AIP, znaczy, że mogą korzystać z 40 biur w Polsce, mając tylko tą jedną kartę. Mogą też korzystać z różnych szkoleń, konsultacji prawnych, konsultacji księgowych i są jeszcze naprawdę dużo atutów, dlaczego warto. Ja sam słyszałem na przykład o takiej działalności AIP, która nazywa się bodajże Mixer, tak? Tak, organizujemy specjalnie takie spotkanie networkingowe, na które ludzie przychodzą i szukają partnerów biznesowych. Plus do tego wchodzimy do Polski Przedsiębiorczej i jeśli człowiek przychodzi i ma naprawdę świetny pomysł na firmę, no to w niego mogą zainwestować nawet 100 tysięcy złotych. No dobrze, to w takim razie z punktu widzenia studenta, co taki student powinien zrobić, jakie powinien wymagania spełniać, żeby móc wystartować ze swoją działalnością gospodarczą w AIP? Ogólnie każdy, kto ma kreatywny pomysł. Te pomysły są w jakiś sposób weryfikowane, czy... Tak, oczywiście, w AIP nie można założyć firmy, na które potrzebujesz licencji, natomiast pracować w innych branżach, to oczywiście można i zapraszamy. Trzeba tylko umówić się na konsultację, żeby porozmawiać o tym pomyśle biznesowym, żeby to przeanalizować i wtedy koordynator albo dyrektor, albo inny pracownik AIP skieruje cię w poprawnym kierunku. Jasne. Anatolij, nie pochodzisz z Polski. To doskonale wiemy. Nie pochodzę. Powiedz w takim razie, jak to się stało, że trafiłeś tutaj do Polski, że zacząłeś tutaj studiować, w jaki sposób trafiłeś także do AIP? No, to jest taka może nawet nieciekawa historia, tylko chciałam wyjechać z Ukrainy do jakiegoś kraju na studia. Wybrałem Polskę, wybrałem oczywiście Warszawę, bo jest fajna i ma w sobie wiele atutów. Po tym oczywiście zacząłem wybierać uczelnię. No i zostałem przy Akademii Finansów i Biznesu Wisula, bo miała w sobie naprawdę dużo tych plusów. Miała bardzo dobre opinie i też sporo moich znajomych tutaj studiuje. I chyba dlatego, żeby po prostu mieć jakąś więź z kolegami, to zdecydowałem, że pójdę do Wisula i plus do tego. Na moich zajęciach mam zajęcia tylko wyłącznie z praktykami. Poprawnie, z praktykami. Właśnie, zatrzymajmy się na sekundkę przy twoim polskim, bo mówisz bardzo dobrze po polsku. Przyjeżdżając tutaj do nas, do Polski, do Warszawy, jak wyglądała twoja komunikacja? Czy znałeś już wcześniej język, czy to jest rzecz nabyta w przeciągu tych kilku lat, odkąd jesteś tutaj w kraju? Nie, kiedy przyjechałem do Polski, to nie znałem polskiego, natomiast zapisałem się na kursy językowe w Wisuli i byłem 2 miesiące na kursie. I właśnie tam poznałem te podstawy gramatyki, nauczyłem się mówić podstawowe rzeczy, a już później cały czas otrzymywałem praktykę z samorządem, z ludźmi z Polski i tak jakoś to szło. No właśnie, ale odbiegliśmy trochę od tematu AIP. Wróćmy zatem, kolejne pytanie w związku z AIP do ciebie. Jakie inicjatywy AIP wspiera, poza tym, że organizujecie i dajecie możliwości zakładania działalności? Bo wiem, że są takie inicjatywy, które w znacznym stopniu są wspierane przez Akademicki Inkubator. Oczywiście, bo bierzemy udział w wielu wydarzeniach, a też sponsorujemy wydarzenia charytatywne, pomagamy dzieciom, zbieraliśmy książki dla Towarzystwa Nasz Dom. Też czym się zajmuje AIP, wspieramy
wspieramy inne firmy, wspieramy banki też na przykład za darmo. To znaczy, że żeby współpracować z AIP, nie obowiązkowo trzeba płacić za tą współpracę. Jeśli na przykład ktoś przychodzi, ma fajny pomysł na to, że na przykład, nie wiem, a posadzimy drzewa, to zrobimy to, bo to jest realne. Po prostu poszukujemy też osób, które będą chcieli. Czyli liczycie po prostu na kreatywność młodych ludzi. Tak. Kolejne pytanie, podsumowujące już naszą rozmowę. Gdybyś miał tak dosłownie w dwóch zdaniach zachęcić studentów do tego, żeby korzystali z biura akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, żeby rozwijali swoją kreatywność, tą biznesową, gdybyś miał to zrobić, jakimi słowami chciałbyś w tym momencie do nich przemówić, żeby ich zainteresować właśnie działalnością akademickiego inkubatora przedsiębiorczości? Trzeba przyjść na kawę i pogadać ze mną. Ja zapraszam na Stokłosy 3 do Biura Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Wistula. Albo też, żeby być już przygotowanym, trzeba wejść na stronę www.inkubatory.pl i przeczytać tą podstawową informację. No właśnie, kolejna ważna kwestia dotycząca akademickich inkubatorów przedsiębiorczości działających przy Grupie Uczelni Wistula. Czy każdy może z ulicy, że się tak wyrażę, przyjść i zostać członkiem AIP, działać przy AIP, założyć przy AIP firmę? Czy jest to kwestia zamknięta tylko dla studentów Grupy Uczelni Wistula? Jesteśmy otwarci na każdego. Czyli nie zostaje nam nic innego, jak wszystkich Państwa zainteresowanych otworzeniem działalności zaprosić do spróbowania właśnie swoich sił przy akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, co bez wątpienia jest znacznym takim konikiem, powiedziałbym, i takim drobnym zalążkiem działania potem w prawdziwych firmach. To tak. Naprawdę warto. Anatolij Bohoriew, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.